Siemane maneczko widzowie! Dziś zagramy ostatnim już nowym czempionem, czyli Golden Knightem. Mamy oczywiście możliwość nim zagrać dzięki challenge'om, które występują i właśnie Golden Knightowy się dzisiaj rozpoczął. Taką oto czadową emotkę możemy zgarnąć w tym challenge'u, a do tego commonową księgę, która z pewnością również się przyda. To co jest mega ciekawe to to, że kilka dni temu weszły do gry nerfy czempionów i wcześniej Archer Queen była totalnie niepokonywalna, a w tym momencie Royal API pisze, że to właśnie Golden Knight ma najwyższe win ratio. Na początku ten oto koleżka w ogóle mi się nie podobał i uznawałem go za słabego raczej czempiona, no ale zobaczymy jak dzisiaj to będzie wyglądało. Wy koniecznie pamiętajcie, że do jutra zbieram 1 000 000 subów, więc czas klikać i subskrybować dzwoneczkiem obowiązkowo. No i pod tym odcinkiem stawcie takie szybkie 10 tysięcy łapek w górę, bo niestety tylko tyle na Gold Rushu mi się udało zdobyć, ale w łapkach jak tyle będzie to będę naprawdę mega szczęśliwy. Szczęśliwy byłbym gdyby z tutaj Silver Chestika wypadła jakaś może legenda? No dobra, wiecie, zamarzenia nie karają, ale z takiej karnetowej skrzynki już jak najbardziej może legenda wypaść i... No dobra, po raz kolejny powtórzę, zamarzenia nie karają. Dla Golden Knighta taki oto deck znalazłem na Royal API. Podobno ten deck ma najwyższe win ratio na tym właśnie challenge'u. No a nam nie pozostaje nic innego jak przetestować, czy faktycznie jest taki dobry. Patrząc na to, że ja jestem słaby, to może być ciężko. Okej, tutaj już kontruję pierwszy atak, troszkę się spóźniłem z... Fireballem, nie powiem, że nie, ale jeszcze tutaj takim Royal Ghostem się obronimy. Ty, patrzcie, używam supermocy naszej i tam dwóch Royal Knightów się bije i dość dziwnie ta walka wyglądała. Kolega ma całkiem sporo złotych jednostek. Jestem bardzo ciekaw, czy tutaj będziemy w stanie cokolwiek zrobić, ale chyba również nie. Jezus, jak on mi tą bekkę tam zmasakrował. I ten mój Electro Wizard to tam nie za dużo pomoże niestety. I tutaj zaczynają się, no, niemałe problemy i to nawet takie... bardziej większe niż mniejsze. No ale my spróbujmy to skontratakować i może jako tako nawet tutaj coś się uda. Ten jego Golden Knight tam cały czas bije mocno nasze jednostki. No i tego jeszcze... A to mój Wizard Archer bije niby wieże, ale to nic kompletnie nie zmienia, bo i tak... A no jego jednostki są całkiem mocne. Ty, no trochę coś tam zrobiliśmy jednak. Powiem wam tak, jak mam taki atak z niczego, to nie dość, że ten Fireball wyszedł naprawdę bardzo dobrze, to jeszcze moja pekka tam sobie idzie i raczej nic jej nie powinno zagrozić. Jak ja mam się przed tym obronić? Golden Knightem chyba będę musiał, on bardzo ładnie zlurował mnie tutaj w ten sposób. A moja pekka, i to nie mini pekka, tylko giga pekka, idzie na wieżę. No dobra, co prawda nic prawdopodobnie tej wieży tam nie zrobi, ale może... Jak nie zrobi? Zrobiła! To jest na Fireballa, prawda? Wygrałem ten mecz takim dość dziwnym zachowaniem, widzowie. Byłem pewien, czy to przegrałem. I po takim meczu ciężko mi stwierdzić, czy ten Golden Knight to taki jest dobry, czy nie. Jak na razie dość dziwnie się nim gra. No ale my otwórzmy sobie kolejne skrzyneczki. No jednak trzeba jakoś podbudowywać te morale? No oczywiście wiemy, że chodzi o morale, czyli... No dobra, co ja będę wam tłumaczył? 6 rokiet mamy i goblinków 71. Nawet epika nie dało. Więc morale już wysokie nie są. To może po tej skrzynce będzie, no chociaż epika bym potrzebował. Aj, no nie mam dzisiaj szczęścia. Jak to kiedyś mawiał mój dziadek, kto nie ma szczęścia w miłości, ten ma szczęście w kartach. Ja co prawda szczęście w miłości nie narzekam, nie narzekam. W kartach też nawet, o kurczaki, szczęście też nie narzekam w kartach. Co tu się dzieje? Jak mam się zastopować ten atak potwornie złowieszczy? Czy to wyszło? Ty, nawet wyszło, bo ten mój Archer nie zginął. Co ciekawe. No dobra, jakoś ten atak udało mi się faktycznie zastopować i to jednak on więcej życia na wieży stracił. Ty, ale teraz jest problem, bo ja nie mam kart po to, żeby zatrzymać tego balona. Czy ja tutaj muszę to zapować? Prawdopodobnie tak, bo ja nie mam kompletnie żadnego innego sposobu na zatrzymanie tego i okej, wyszło, ale teraz mini pekka wjedzie mi na salony i co najmniej 2 hity na mojej Dobra, 1 hit na mojej wieży. No balon tu będzie bardzo problematyczny. No ten prince na mojej wieży również może być dość problematyczny. Nie będę kłamał widzowie, że nie był problematyczny. Oj, bo był. No i tyle było z naszej przygody prawdopodobnie z tym jakże cudownym, przepięknym meczem. Będzie bardzo ciężko już tutaj wrócić do gry. Chociaż jako tako tam jakiś atak poszedł. Tutaj Electro Wizard. Dobra, mamy wieżę. Tutaj Electro Wizard musi to bardzo mocno zatrzymywać. Tylko, że ten balon sam w sobie jest już mocny. Ale dobra, udało się to jako tako zatrzymać. Musimy jeszcze tutaj Archerem może coś pomachać. Tutaj jakimś Royal Ghostem. No jakoś te ataki musimy zatrzymać i zatrzymaliśmy. Znowu, co ciekawe, w tym meczu mamy... Ojojoj, mamy przewagę. Zatrzymasz się? Zatrzymała się, całe szczęście. Tutaj takiego dasza zrobię, żeby on zaatakował tamto i jeszcze tamto. Nie wyszło to zbytnio. Czemu ja wystawiam rama? Nawet nie głupi ten ram był. Uwaga, widzowie. Nawet nie wyszło to źle. Tutaj taki Fireball wleci.
Oj, chyba taki nie za dobry ten fireball. Ale tu jeszcze takie coś, pa. Ojej, szybko zginęka od tej zapidło. Nie uderzaj wieży. Royal Ghost, ustaw się. Ustawił się, nie uderzył, ale teraz nie mam czym pokonać tutaj balona. Halo, halo, stój balonie. Proszę, proszę, trzymaj się jakoś szybciej. Nie dwa razy, raz tylko uderz. Raz uderzył, jeżeli teraz wybuchnie mi inne karty, to będę miał problem. Ale może nie wybuchnie jakoś mega mocno. Firebola tutaj rzuciłem głupiego trochę. O, przegrałem, prawda? No, przegrałem. Nie wiedziałem już, co się dzieje w końcówce. To był bardzo dziwny mecz. O kurczaki, jestem atakowany z dwóch stron. Bardzo mi się to nie podoba. I to jeszcze tak głupio zostałem zaatakowany. No, znaczy ja głupio w sumie zagrałem. Ale dobra, teraz ja się rewanżuję. On stracił bardzo dużo eliksiru. To teraz ja stracę bardzo dużo eliksiru. Ale ja, zobaczcie, zaatakuję poważnie i to dość mocno. No i tutaj jednak wydaje mi się, że mój pomysł na rozegranie tego ataku był znacznie lepszy, bo ja mu prawie dwie wieże zniszczyłem tym atakiem. No, jestem jakimś potężnym graczem. Dobra, prawa wieża prawdopodobnie będzie już nasza. Ty, jeszcze nie, bo on tam dasznął, ale potem już nie dasznął. No i bij tam Golden Knight'cie, bo on też ma bardzo mocne karty. Dobra, ten Golden Knight naprawdę ma sporo życia. No i... mimo, że byłem pewien, że już raczej będzie ciężko, bo kolega ma bardzo spamerski deck, no taki typowy bridge'owy deck, no to jednak jako tako nie idzie to tutaj wszystko najgorzej. No i spróbujmy to jakoś ugrać. Ej, bo ja tutaj się zagadałem i nawet nie wiem, co się stało, ale zniszczyli mi jedną wieżę. Ja zniszczyłem też jedną wieżę. Nie wiem jak, naprawdę, nie pytajcie. Znaczy, dobra, uznajmy, że po prostu nie wiemy, jak to się stało, ale tutaj będzie bardzo mocny atak. Fireball będzie chyba również całkiem tutaj przydatny i ta pekka moja powinna sobie bez problemu z tym wszystkim poradzić. No i tak naprawdę wydaje mi się, że wygramy właśnie dzięki tej peczce. Co prawda, wiecie, on ma muszkieterków, no tych podwójnych kolegów. Ja już naprawdę zapominam, jak te karty się nazywają. Ty! Bo to jeszcze może się nie tak oczywiście skończyć. Jak on tu będzie nawalał? Stój! No, już zapa musiałem używać, bo się bałem, że przegram. Jednak drugi mecz udało się wygrać. Co prawda na farcie, ale wygrana to wygrana. Pytanie, czy ja kiedykolwiek nie wygrywam na farcie. Oho, księgę mamy do odebrania, moi drodzy. No bo pełny ekwipunek, więc swoją muszę na coś wykorzystać. I ja już chyba wiem, na co wykorzystam właśnie to. Najpierw ulepszymy sobie loga za 75 tysięcy do 13 poziomu. No a teraz za pomocą księgi dodamy mu 20 kart. Jak najbardziej jestem na to gotowy. No i w tym momencie to może być moja pierwsza karta na 14 poziomie. Co prawda jeszcze nie będzie, ale musimy zapamiętać, że mogę. To też takie ciekawe, bo w sumie ja nie gram logiem. Ale wedle statystyk jest najlepszą legendą. No a my teraz możemy sobie znowu pootwierać skrzynki i zobaczyć, czy jakaś chociaż epicka karta wyleci. Jak najbardziej balon i battle healer. Podoba mi się. No ale jeszcze jedna, no ja naprawdę marzę o legendzie z tej karty, znaczy z tej skrzynki. Tutaj, no nie wiem, z 200 skrzynek już otworzyłem karnetowych. No i nawet nie ma rzeczy, ale to też się na pewno bardzo przyda. No i co, widzowie, teraz takie podstawowe tutaj pytanie. Czy ta karta jest dobra? Ciężko mi stwierdzić, bo kiedy ja grałem, na przykład Archer Queen, to strasznie mi się podobała. Czy Lightning powoduje, że nasz kolega przestaje daszować? To jest troszeczkę, mi się wydaje, niesprawiedliwe, bo ja włączyłem tą supermoc, on dostał Lightninga i ta supermoc przestała istnieć. Co jest troszeczkę takie dziwne, mi się wydaje. Jak grałem Archer Queen i Szkieletonowym Kingiem, to czułem, że te karty są potężne. Tutaj, no wiecie, ta karta jest bardzo mocna, ale czy jest potężna, to tego już nie... O kurczaki, do tego nie wiem. Puszczam takiego Magic Archera, co by strzelał w wieżę przy okazji, no ale już przestał strzelać w wieżę przy okazji, więc to akurat nie wyszło. Muszę zatrzymać tutaj moją pekkę po to, żeby niszczyła tego kolega wielkiego tutaj, bo no będzie problem, jak nie będziemy go niszczyć, tego kolega wielkiego tutaj. I chyba nawet bez tego będzie już taki niemały problem. A tu jakiś fireball ładny wleci. Nie wiem, czy to dobrze, ale wydaje mi się, że nawet warto te fireballe tutaj wciskać. Tylko po to, żeby nie stracić za dużo damage'u, a jak najbardziej jeszcze coś tam wcisnąć od siebie. No i to wyszło. Ej, nie wiem, czy jesteśmy na przodzie, czy na nieprzodzie. Wydaje mi się, że troszeczkę tracimy na tym wszystkim tutaj, ale to się zawsze może odmienić w tak naprawdę ułamku sekundy. I ten atak wydaje się być całkiem potężny. Lightning co prawda zrobi mi dużo, ale dobra, wygrałem. Znaczy, tą wieżę przynajmniej zniszczyłem. Nie wiem jeszcze, czy wygrałem, ale zostało 10 sekund. No, 18. No, tutaj już kolega raczej wie, że gierka jest po naszej stronie. W momencie, kiedy koledzy nie mają latających jednostek, za dużo przynajmniej, to idzie naprawdę dobrze. Jeżeli mają jakieś balony, czy nie daj Boże lava houndy, no to wtedy to już jest praktycznie do wygrania niemożliwe. Tym razem się udało. Mamy 3, ale wiecie co? Wygrajmy chociaż tą książkę, co? Ale zanim książkę, to warto by było skrzynkę otworzyć i zobaczyć, czy teraz nam da jakiegoś epika. No, epika dało, ale panie władzo, proszę bardzo,
Legendę. Ty, no już myślałem, bo dużo tych kart tutaj było. No i co? Miała być szybko zdobyta księga, a ja już tutaj z pół godziny siedzę i próbuję wygrać. Nie jest to zbyt łatwe. Nie wiem, czy to mi na deku, czy księcia, czy kinga, knighta. I w tym momencie to nawet zbytnio nie jest ważne, kogo to jest wina, bo ja wiem, że ja już nie wygram. Bo kolega ma jednostkę latającą, a pamiętacie, że jeżeli są jednostki latające, to ciężko wygrać. Chociaż tutaj całkiem ładnie wyszło z tym naszym knightem i być może ta pekka jakoś w życiu tam się doczłapie do tej i zaatakuje? Zaatakuje! Nawet dwa razy zaatakuje! Ej! Nie wiem, jakim cudem to wyszło, ale wyszło! Ja wierzę, całą zniszczyłem tą pekką! Widzowie, czyżby po pół godziny i zrobieniu tego wstępu, że gram pół godziny od godziny! W końcu udało się wygrać, kolega powinien teraz się po prostu poddać, ale nie! On się nie chce poddać, atakujemy wieżę, zdobywamy kolejną, prawdopodobnie Fireball to już chyba trochę przesada, bo i tak tą wieżę chyba zniszczymy. No nie, ale nas... A! Jednak zniszczymy! No i wygranko! Zapujemy to, żeby troszeczkę mi nie zabił tej mojej pekki. A tam jeszcze nawet walniemy Fireballa, żeby ta pekka mogła atakować. No i mamy to w końcu jakieś takie nawet pełnoprawne zwycięstwo. Nawet nie wiecie, jak bardzo mnie ono cieszy. Ale po tych 20 grach, żeby 4 wygrać, uznaję, że ten deck wcale do najlepszych nie należy. To znaczy w moich rękach, czyli to może być powód. No i księga odblokowana, to naprawdę mega fajna sprawa. To się rymowało, czy nie? Ja przy okazji wbiłem też 10 poziom karnetu. Wiem, że to nie najlepiej, wiem. No ale otwórzmy sobie skrzynki z nadziejami. No ta jest bez nadziei, już widziałem od początku. Ale to, co najważniejsze, czyli nowy Tower Skin. Szkieleton King, całkiem ładny. Wolałbym Archer Queen, no ale taki też niech będzie. No a my otwórzmy ostatnią skrzynkę dzisiejszego odcinka i po raz kolejny, z tego co widzę, słabo, no chociaż jakiś epic. Legendy, tak jak mówię, nie ma najmniejszych szans. Za to spore szanse są, żebyście wy napisali mi w komentarzu, jak wam się podoba i którego w końcu najbardziej czempiona lubicie. U mnie nadal bezkonkurencyjny staje Archer Queen, mimo że jest technicznie teraz niby najsłabsza. Tutaj wyświetlałem wam się inne super filmy, więc koniecznie klikajcie. Do tego oczywiście pamiętajcie o łapkach, subach, dzwoneczkach i to tyle. Grajcie, bawcie się, kocham was, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, pa pa!